witajcie na moim kanale, jestem Amanda, ze mną jest Lena. Dzisiejszy odcinek. Mama mi wybiera stylizację do szkoły. I Lena sobie wybiera stylizację do szkoły. Powiedzmy tak, jakby chciała chodzić. Nie mówimy, że musi iść do szkoły, czy nawet, że może iść, bo nie wiem, co Lena wybierze. Myślę, że w tym, co ja wybrałam, może iść we wszystkim, ale nie wiem, czy jej się to podoba. Dawno nie było tej serii, bo taki odcinek powstał chyba jeden. Wtedy było nie wiem ile subskrypcji, ale teraz mamy prawie 200 tysięcy subów, więc... Ile? No, więc jak jeszcze tego nie robisz i nie subskrybujesz naszego kanału, to zostaw ten przycisk tutaj na dole. Słucham? Bo dzisiaj już mam nagrodę, odcinek na mój kanał. Więc po tym filmie zapraszam na kanał do Leny. I jeżeli takie odcinki wam się podobają, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji, wpadajcie na mojego Instagrama i na mojego TikToka, no i wpadajcie na kanał do Leny. Przygotowałam 3 stroje. Jeden jest taki bardziej elegancki, mimo że nie tak całkowicie. Drugi jest taki, wiecie, na sportowo. I trzeci jest taki zwykły. Tak mi się wydaje. Więc jesteś gotowa? Dobra, Lena będzie oceniać też stylizację, które ja jej przyszykowałam, a ja będę oceniać stylizację, które przyszykuje Lena. Pierwsza stylizacja jest taka trochę elegancka, ale trochę sportowa. I przygotowałam spódniczkę Amishin, jest to czarna plisowana spódniczka. Do tego jest wody. Kurde, ona jest z jakiegoś sklepu takiego typowo baletowego, bo to jest wody z baletu, ale Lena lubi w nim chodzić. I do tego jest bejsbolówka i bejsbolówkę kupiliśmy w lumpie. Udało nam się upolować. Nie wiem, w ogóle co jest to marka ogólnie tej bejsbolówki. Lena przybierze się w pierwszą stylizację i ocenimy. No, na tą porę roku to oczywiście musiały być rajtuzy pod spodem, no bo... Na lato? A pokażę, jak wygląda bez bluzy? Nie wiem, jak tam wygląda. Fajnie. Fajnie? Ale lepiej z bluzami i stylówkę się ocenię na 5 na 10. 5 na 10 tylko punktów? Breda, 9 na 9. 9. No mi też się bardzo podoba, że lubię na spódniczkach. Kolejna stylówka już przychodzę na łóżko i mówię na to. Było tak trochę elegancko bez tej bluzy, więc kolejna stylowa będzie na sportowo. No, zobaczymy. Podoba. Kolejna jest na sportowo i ma dresy, które kupiliśmy na Shein, tylko to są 30 kawałków. 10 na 10! I do tego jest bluza z Kelvina. Myślę, że to może ładnie wyglądać. Nie ma. Bluza i spodnie. Tak myślałam sobie. Nie wiem, jak będzie wyglądać, bo ta bluza jest luźna. I dresy są luźne, więc może nie być to jakiś super, ale zobaczymy to na Lenie i ocenimy. Pa. Dobra, moim zdaniem fajnie, sportowo, luźno. Lenie się nie podoba. Czemu ci się nie podoba? Nie wiem, to wyskanie tutaj. Będzie tak luźno. Nie, jak to? A wy co myślicie? Zwykła sportowa stylizacja. Zależy. Może następnym razem cię wystylizujemy na Wednesday. Kupimy ci takie ciuchy jak ona. Zrobimy fryzury. Makijaż. Czy jesteś gotowa na moją ostatnią propozycję? Jestem ciekawa, co ty wybierzesz. Dobra, ja na ostatnią propozycję wybrałam ciuchy, które Lena lubi, poza jedną jedyną rzeczą. Jednej rzeczy nie lubi, co to spodnie. Ale mogę chociaż ją teraz na chwilę w to ubrać, więc zrobię to. Wykorzystuję w ten sposób takie odcinki, że mogę ubrać dziecko w ciuchy, których czasami nie chce chodzić. Nie wiem dlaczego, ale czasami Lena tak ma. Pokazuję wam ostatnią stylizację, wybraną przeze mnie, a potem wybierać będzie Lena. I ostatnia stylizacja, tutaj mamy tak. Koszulkę z Guessem, myślę, że Lena ją lubi. Do tego mamy baseballówkę z H&M-u. Ja w ogóle uwielbiam Lenę w takich bluzach. Podoba mi się ta maksona w tym. I ostatnia rzecz, którą ja lubię i chciałabym, żeby Lena w tym chodziła, ale nie chodzi, są to rurki. Chciałaś to sprzedać! Nie, bo są nowe, chyba dwa razy w nich była. Szkoda i po prostu. No to ty wiesz. No, to będę. Myślisz, ej, patrz. Weszłabym. Ale musisz założyć, bo widzowie muszą ocenić stylizację. Ubieraj się, pokażuj się. Moim zdaniem to jest 10 na 10. Ale wydacie coś w komentarzu, co sądzicie. Lena teraz idzie się przybierać, a potem ona pójdzie wybierać swoje strumy. Co się dzieje? 0 na 10. Czemu 0 na 10? Wszystko. No co ty? Przejdź się jak modelka. Nie chodzisz tak przez te spodnie, ładne spodnie. Widzowie, dajcie znać w komentarzu, czy podoba wam się Lena w takich spodniach. Lenie się nie podoba, tak sądziłam, aczkolwiek moim zdaniem bardzo ładnie wygląda w takich spodniach. No ale teraz, kochanie, czas, żebyś ty wybrała 3 stylizacje. Pójdę z tobą do pokoju i wrócimy do was, jak już Lena... Ale nie, bo nie mogę widzieć. Plusy, plusy. Lenie zajęło wybranie ubrań około 3 minut. Pytam się, czy ma 3 komplety. Ona powiedziała, że nie, mam 3 albo 4. Nie wiem, czego mam się spodziewać. Pierwsza będzie taka sportowa. Druga będzie taka dziewczynka. A potem będzie
Okej, dobra, no to ja się nie mogę doczekać. To jest taki komplet i taka do tego bliska. Pewnie będzie się wyglądać pięknie, zaraz to przebierzesz. Komplet jest sin, tylko że nie jest niestety on do szkoły chyba, no nie? Jest, ta bliska jest długa, to nie to. To nie to? No ciebie to. No przymierzaj i się pokazuj. No to jest top trochę, tak. No więc do szkoły raczej nie. Na wakacje, tak? Ocena moja, z racji tego, że to mają być ubiory do szkoły. Pa, a jak skasuję? Mogę zadzwonić do szkoły skasowaną? Nie. Ocena moja to 4 na 10. Jak na dwór wakacje, to 10 na 10, ale jak do szkoły, to 4 na 10. Chodź pokazać kolejną stylówę. Jestem? No i kolejna. No nie myśliła się stylówką, bo jest to jedna rzecz, aczkolwiek sama sukienka jest z HM-u i ja bym, myślę, nawet do przymierzania jestem w stanie ocenić 10 na 10, aczkolwiek uwierz, pokaż się widzom. Ja uwielbiam Lenę w takich słodkich ubrankach, po prostu jest cudowna wtedy. W tych innych też jest cudowna, ale w takich słodkich dziewczęcych, no kocham. Stylowa na księżniczkę. Ja tę sytuację oceniam na milion na milion nawet. Jest przepiękna i no patrzcie, jak ona słodko wygląda. Lena ma jeszcze dwie stylizacje, więc idziemy zobaczyć kolejną. Spodnie Zary. W ogóle brudne. Spodnie Zary i top z misiem Shein. Czy już wiemy, że... Bo to był taki żarcik. A lubiłaś ten żarcik czy nie? Okay. Ale to był prank. To był prank, okej. Okay. No to pokażę nam coś, co nie jest prankiem. Spodniczka. No, spodniczka jest z HM-u. I tak nic więcej nie ma. Jest. Nie, no widzę, że... A ty! No nie, co ty? I ten top z HM-u, z tym, że no w takim czymś ona nie musi iść do szkoły. Dobra, to co ubierasz? Żeby pokazać widzom, a ja już ocenę mogę ustawić bezpiecznie. Dobra, to Lena idzie się przebrać i zaraz wam się pokażę. Ja ją oceniam ładna. 1 na 10? Nie podoba ci się i uwagi ze złej strony. Nie, ale mi tak ładnie. No ja oceniam ją na 3 na 10. 0 na 10, ale nie szepnęłam mi tego na ucho. Ogólnie to było tyle stylizacji. No, jeśli się takie odcinki podobają, chcecie więcej takich odcinków, gdzie ubieram Lenę i Lena siebie, albo ubiera Lena mnie na przykład, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. Ja chciałabym oczywiście pozdrowić jeszcze 5 osób, ponieważ w każdym odcinku pozdrawiam 5 osób, jeżeli ty chciałbyś bądź chciałabyś zostać pozdrowiona w kolejnym filmie, wystarczy skomentujesz ten film na dole, a być może wybiorę właśnie siebie. A w dzisiejszym odcinku chciałabym pozdrowić Helenkę, chciałabym pozdrowić Nikolę, pozdrawiam Asię, pozdrawiam Julkę i na sam koniec pozdrawiam Mariannę. Ja zapraszam was na premierę do Leny, bo właśnie u tej panienki wlatuje odcinek i widzę z wami się jutro. Pa! We're passing off to the